Nazywam się Patrycja. Obecnie pracuję na szklarni z pomidorami. Do Holandii zdecydowałam się wyjechać początkowo ze względów takich trochę zarobkowych, chęci poznania czegoś innego. No a teraz to już tak typowo zarobkowych. Moim obowiązkiem przy pomidorach jest pilnowanie, żeby trosy miały odpowiednią ilość owoców. No i jeżdżę sobie na wózku na wysokości powiedzmy 1,5 metra nad ziemią i obrywam sobie trosy. Ale są różne stanowiska w pracy. Można ścinać pomidora, obrywać liście. No, jest bardzo dużo takich osobnych zadań. Najbardziej w pracy podoba mi się to, że jest dużo słońca, jest ciepło, bo ja to lubię. I na pewno jest mi lepiej w takiej pracy, gdzie mam kontakt ze słońcem i z taką przestrzenią, niż praca na magazynie. Zakwaterowanie jest ok, miałam ich już trochę, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda. Ogólnie na każdym zakwaterowaniu spotykałam w porządku ludzi i gdzieś tam trochę się można było poczuć jak w swoim domu. Tak, przez te kilka projektów, które wyjeżdżaliśmy właśnie z Contrainem, mamy garstkę przyjaciół, z którymi kolegujemy się do teraz, mamy kontakt. Jak jesteśmy w Polsce, spotykamy się tutaj za granicą, jak jesteśmy gdzieś niedaleko, to też. Także kontakt jest z ludźmi. Tak, mam cel razem z moim chłopakiem, odkładamy pewną sumę pieniędzy, żeby wyjechać w trip albo samochodem, albo kamperem. Podejrzewam, że na start raczej samochodem gdzieś po Europie zwiedzić kilka państw. No ale to właśnie jeszcze odkładamy na to. Zobaczymy jakie to będą państwa i w jakim czasie. Szukaliśmy razem z chłopakiem pracy dla pary, gdzie będziemy pracować w jednym zakładzie, niekoniecznie na jedną zmianę, ale żeby mieć jedną pracę i jedno zakwaterowanie. No i Contrain znaleźliśmy pomiędzy ogłoszeniach w internecie, gdzieś pomiędzy ogłoszeniami. Tak, Contrain doceniam za to, że mamy kontakt z koordynatorem operacyjnym, który jest tutaj na miejscu, bo mamy znajomych w różnych agencjach i w większości agencji brakuje tego, że jest jakaś osoba, która odpowiada za nas, że jak się stanie coś złego, trzeba jechać do szpitala, po prostu jakaś nagła sytuacja, że my tutaj w Contrainie mamy coś takiego, że ta osoba jest i w każdym momencie przyjedzie i pomoże. Tak. Wypłaty są zawsze na czas, nigdy nie ma jakiegoś osunięcia, paski płacowe, wszystko przychodzi na portal pracownika, także to też jest bardzo fajne, bo widzimy wszystko na bieżąco. W Holandii podoba mi się otwartość ludzi, którzy tutaj są. Każdy się sam nie zna cię, a się z tobą przywita. Są tacy ludzie, którzy potrafią cię zaczepić i z tobą porozmawiać. Większość jest raczej takich, którzy są w porządku i jak słyszą, że ktoś jest z Polski, to jeszcze o, super, siostra z Polski przyjechała. Staramy się jak najwięcej zobaczyć, zwiedzić, zobaczyć jak tutaj Holendrzy żyją. No i raczej wsiadamy w auto i jedziemy, czy w większe miasta, czy miasteczka. Zobaczyć po prostu jak tutaj się żyje.